Witam Was w kolejnym odcinku FIFA 18 World Cup na moim kanale. Dzisiaj przesymulujemy cały turniej, całe Mistrzostwa Świata i zobaczymy, kto według FIFA zostanie mistrzem świata i czy to się w ogóle sprawdzi w przyszłości. Czy się to sprawdzi? 15 lipca się dowiemy. Więc no rozpoczynamy, pokażę Wam wszystkie mecze, które przesymulowałem, wszystkie wyniki. Więc rozpoczynamy od meczu Rosja-Arabia Saudyjska, jedyny meczu z 14 czerwca. No i gospodarze wygrywają z Arabią 2 do 1 i notują na swoim, i notują zwycięstwo. W drugim meczu w tej grupie Egipt mierzy się z Urugwajem. Faworytem oczywiście są Urugwajczycy, ale tu niespodzianka 2 do 1. Egipt wygrywa z Urugwajem. Symulowałem te grupowe, bo żeby nie zajmować jeszcze czasu, potem Wam oczywiście pokażę wszystkie grupy. I rozpoczynamy kolejny mecz Maroko-Iran. Remis 2 do 2. Niespodzianka, bo mi się wydawało, że to Maroko jest silniejszą ekipą. No i hit, pierwszy z hitów mundialu Portugalia kontra Hiszpania. No i Hiszpania wygrywa pewnie 2 do 0 Portugalią. No i Portugalia źle rozpoczyna aktualny mistrz Europy mundial. Francja-Australia, jeden z potentatów do zwycięstwa, czyli ekipa Leble, wygrywa pewnie 4 do 0 po trzech bramkach Antoana Griezmanna. Argentyna mierzy się z Islandią. Islandia, która no, jest fajną drużyną. Na Euro 2016 grali bardzo fajnie, zdobyli serca wielu kibiców. Niestety przegrywa. Peru-Dania. I czy będzie niespodzianka? Peru wygrywa po dwóch bramkach Jeffersona Farfana. I to jest chyba druga niespodzianka do tej pory według mnie tego symulowanego mundialu. Chorwacja z Nigerią, tu Chorwacja pewnie 3 do 0 i na inną drużynę bym tu w ogóle nie stawiał. Costa Rica, Serbia to mecz, taki mecz wyrównany, ale jednak liczę, że tu Serbowie wygrają. No i niestety Serbia przegrywa. Serbia, który ma bardzo fajny skład, fajnych, dużo młodych zawodników. Niemcy, Meksyk, no tutaj faworyt jest tylko jeden i zwycięzca musi być tylko jeden, ale tu Meksyk jednak daje radę i remisuje z Niemcami. Brazylia, Szwajcaria, Canarinhos są faworytem mundialu, jednym z faworytów, no ale remisują ze Szwajcarią 1 do 1. To nie najlepiej rozpoczynają turniej. Szwecja, Korea, no tutaj tak remis można by nawet obstawić, a tu Szwecja gromi Koreę Południową aż 4 do 0. Niespodzianka. Belgia, Panama. No Panama to debiutant na tym mundialu, więc no nie spodziewajmy się zbyt wiele. Belgia pewnie wygrywa 2 do 0. Jeszcze debiutuje na tym mundialu reprezentant Islandii. Nie wiem, czy ktoś jeszcze debiutuje. Już nie pamiętam. Tunezja, Anglia. Tunezja grała kiedyś na mundialu, więc nie debiutuje. Anglia skromnie wygrywa 1 do 0. No i grupa, która najbardziej nas interesuje, czyli grupa z reprezentacją Polski. Kolumbia, Japonia. I Kolumbia wygrywa 2 do 1. My gramy z Senegalem. Jeśli oglądaliście mój odcinek, to wiecie, że wygrałem z Senegalem 3 do 0. Chodzi mi oczywiście o inny turniej, inny save. Tutaj w symulowaniu Polska wygrywa 2 do 0 w Senegale. No proszę, więc rozpoczynamy bardzo dobrze turniej. I już druga kolejka. Rosja-Egipt. Obie drużyny wygrały pierwsze spotkania. Czy Rosja zremisowała? Też nie, też wygrała. Portugalia-Maroko. Portugalia musi wygrać, bo przegrała pierwsze spotkanie. Maroko zremisowało z Iranem. No i 2 do 0 wygrywa Portugalia, aktualny mistrz Europy. No Urugwaj w pierwszym meczu się skompromitował i szansa na wygranie meczu z Arabią, jeszcze powalczenie w tej grupie i 4 do 1. No Urugwajczycy się obudzili. Według mnie Urugwaj to będzie taki kolejny, znowu będzie czarnym koniem turnieju, bo oni mają fajnych piłkarzy. Hiszpania Iranem 1 do 1. No Iran po raz drugi sprawia niespodziankę, bo mecz z Maroko też można tak mówić, że to była niespodzianka, bo jednak spodziewałem się, że to zawodnicy z Afryki wygrają. Dania, Australia. Na Australię skazywana na porażkę, no i przegrywa 2 do 1. No raczej Australia nie wyjdzie z tej grupy, ale wyjść z grupy może Peru. Peru, który jest Francją. Zobaczmy. No i Francja wygrała 2 do 1 i Francja już jest pewna awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Argentyna, Chorwacja, Leo Messi. Czy drużyna Argentyny wygra z Chorwacją? Wcześniej 3 do 0 z Nigerią, a teraz 2 do 2 z Chorwacją, więc no i sprawa się trochę komplikuje. No i Brazylia, Costa Rica. No Brazylia w pierwszej kolejce sensacyjnie remisuje przez Szwajcarią. Jak będzie z Kostaryką 2 do 1 wygrana? Costa Rica, która wygrała pierwsze spotkanie, Nigeria, Islandia. Teraz sobie myślę, że mogę pokazywać te tabele, ale
Islandia, Nigeria i Nigeria wygrywa po raz drugi już na tym turnieju, po raz pierwszy, żeby się pomyliło, Serbia, Szwajcaria. Szwajcaria, która sprawiła niespodziankę w pierwszej kolejce. Czy Serbowie dadzą radę wygrać ze Szwajcarią? 1 do 1, drugi remis Szwajcarów na tym turnieju, pierwszy Serbów. Belgia, Tunezja, Belgia pierwszy mecz wysoko wygrywa. Wysoko, no 2 do 0 z Panamą, w drugim meczu z Tunezją wygrywają 3 do 0 pewnie. No i Belgia już jest pewna awansu. Republika Korei kontra Meksyk. Meksyk sensacyjnie remisuje w pierwszej kolejce z Niemcami i tu remisuje też z Koreą. Trochę niespodzianka, bo myślałem, że awansują. Szwecja, która pokonała 4-0 Koreę w pierwszej kolejce pokonała Koreę. Przegrywa z Niemcami 3 do 1, więc Niemcy już blisko awansu. Anglia, Panama. Jeśli Anglia to wygra, awans już mają zapewniony. Panama powinna powalczyć, no ale sorry, przegrywa 4 do 1. No i Japonia, Senegal, nasza grupa. Obie drużyny przegrały w pierwszej kolejce. I co będzie teraz? 3 do 1 dla Japonii, więc mecz z Kolumbią będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o losy tej grupy. Gramy z Kolumbią, tego meczu jeszcze wam nie dałem. Oczywiście co gram swoją tam. I 1 do 1. Remisujemy, więc mam 4 punkty. 4 punkty też ma Kolumbia. I trzecia kolejka, Arabia kontra Egipt. Egipt, który ma 4 punkty i w tym meczu może sobie zapewnić awans. I przegrywa 2 do 1. A jeszcze się sytuacja komplikuje. Rosja, Urugwaj. To jest mecz o pierwsze miejsce w grupie. Nie, o pierwszy, o awans. Urugwaj wygrywa 1 do 0. I Urugwaj. Kto tam kurde potem awansował? To jest dobry pomysł. To jest dobre pytanie. Dowiemy się po tych wszystkich meczach. Sam już nie wiem. Bo nie czekałem, bo nie zostawiałem tej symulacji, tej tabeli. Hiszpania, Maroko 1-0, no Hiszpania to już wiadomo, że awansuje. No i Iran, Portugalia, no Portugalia dwa mecze zremisowała. To ma Iran zremisował. No i kolejny remis. No Portugalia remisuje. Francja, Dania. Dania czy Francja? Kto wygra to spotkanie? Francuzi wygrywają. Pewnie i mają komplet punktów po trzech kolejkach. Peru, Australia. Peru sensacyjnie może wyjść z grupy, jeśli wygra to spotkanie. Wygrywa i Peru jest w kolejnej rundzie. Już awansowało dania dupy. Islandia, Chorwacja. No to nie jest najlepszy debiut Islandczyków na mundialu. Wygrywają 2 do 0 w ostatnim meczu, więc zwycięstwo chociaż będą mieli. Nigeria, Argentyna. Ważny mecz. I Nigeria wygrywa z Argentyną. Proszę bardzo. I Nigeria wyjdzie z tej grupy z Argentyną. Koreja, Niemcy. Niemcy po remisie z Meksykiem wygrali swój drugi mecz ze Szwecją. No i awansują po wygraniu meczu z Koreą. Meksyk, Szwecja. Będzie walka o awans do kolejnej fazy. I Meksyk jest gra dalej. 3 do 2. No i Niemcy z Meksykiem awansują. To pamiętam. W tej grupie to gra Serbia z Brazylią teraz. No i Brazylia remisuje, no to jest taka słaba forma Canarinhos w tym mundialu. Szwajcaria, Kostaryka wygrała pierwszy mecz, Szwajcaria nie. No i Szwajcaria wygrała 3 do 0 i to było bardzo ważne zwycięstwo, bo dzięki tej wygranej awansują. I nasza grupa, mecz z Japonią, mecz, który zadecyduje o tym, czy wyjdziemy z tej grupy. Wygrywamy 1 do 0 ponad Zielińskiego i Polska awansowała do 1/8 finału. Kolumbia, Senegal. Kolumbia. Już wiadomo, ma pewny awans. Awansuje 1-0 skromnie, ale to my będziemy na pierwszym miejscu z grupie. Anglia, Belgia. Która drużyna zgromadzi więcej punktów, wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie? Spójrzmy na to. 2 do 2. No i to Belgowie wyjdą z pierwszego miejsca. No i jeszcze mecz Panama, Tunezja. Mecz o nic, ale trzeba się go rozegrać. Panama, historyczne zwycięstwo na mundialu? Nie, historyczny punkt. Grupa G, tak oto ona wygląda. No i zobaczmy teraz na fazę grupową. W grupie A awansuje Urugwaj z Egiptem. Tu macie obok liczbę punktów. W grupie B Hiszpania, Portugalia. W grupie C Francja, Peru. W grupie D Nigeria, Argentyna. W grupie E Szwajcaria, Brazylia. W grupie F Niemcy, Meksyk. W grupie G Belgia, Anglia. I w grupie H Polska, Kolumbia. Są jakieś według Was niespodzianki, bo według mnie na pewno niespodzianka to awans Peru. I tak naprawdę oprócz awansu Peru, no jeszcze można by się kłócić z Nigerią, bo Chorwacja jest lepsza.
ale dla mnie tylko Peru na ten moment. No i rozpoczynamy 1-8. Już świetnym meczem, ale zobaczmy, kto jest najlepszym strzelcem. Griezmann, Lewandowski ma dwie asysty. Najlepszy asystent był Forsberg, jest. No i rozpoczynamy 1-8. Faza, zobaczcie, jak to wygląda. Urugwaj gra z Portugalią, Francja z Argentyną, Szwajcaria z Meksykiem, Belgia z Kolumbią, Polska z Anglią i ktoś tam jeszcze z innym. Niemcy z Brazylią. Rozpoczynamy Francja, Argentyna. Mecz, który mógłby być finałem. No i Argentyna awansuje dalej do ćwierćfinału turnieju. Francuzi szybko kończą turniej. Urugwaj, Portugalia. To będzie Portugalia w kolejnej fazie. No Hiszpania powinna sobie poradzić łatwo z Egiptem. No Egipt fajnie, że wyszli z grupy, ale no Hiszpania jest faworytem i to udowadnia. Pewna wygrania. Nigeria, Peru, taki mecz. No niespodziewanych rywali w 1/8 i to Peru jest w ćwierćfinale. No proszę, jak sobie radzi Peru w tym turnieju. Szwajcaria, Meksyk, kolejna taka ciekawa para. Iż Meksyk jest w ćwierćfinale, wygrywa po karnych. Brazylia, Niemcy, to jest przedwczesny finał, a tu jeszcze przed nami Belgia, Kolumbia. Czy Belgowie, czy Kolumbijczycy? No Belgowie 5 do 1 gromią Kolumbię, no kto by się spodziewał. Niemcy, Brazylia, czy będzie rewanż Brazylijczyków za 7-1 z 2014 roku? 3 do 2, Niemcy są dalej, no oczywiście Niemcy muszą być. Polska, Anglia, no proszę, z kim się mierzymy? Czy uda nam się pokonać Anglików? Niestety nie, 2 do 1, no niestety Polska w 1/8 finału odpada. To jest przykre, naprawdę przykre. Lecimy ćwierćfinały, Portugalia, Argentyna, Leo Messi versus Cristiano Ronaldo i to Portugalia pewnie wygrywa 3 do 1 i melduje się w półfinale rozgrywek. Meksyk, Belgia, faworyt oczywiście to Belgowie. Meksyk dawno nie awansował do półfinału, no nie, do ćwierćfinału, więc już nic nie mówię. Niemcy, Anglia. I w tym meczu to Niemcy pewnie 3 do 0 pokonują Anglików. No, nie wierzę, że Anglicy do ćwierćfinału dojdą. Hiszpania, Peru, no Peru to jest taki czarny koń tego turnieju, ale no nie daje im szans żadnych z Hiszpanią 2 do 1. Hiszpania wygrywa. No i w półfinale mierzy się Portugalia z Belgią i Niemcy z Hiszpanią. Pierwszy półfinał. Portugalia zagra o złoty medal, coś niesamowitego, kto by się spodziewał, no. A drugim finalistą będą Niemcy po karnych. Niemcy, Portugalia. No jeśli będzie taki finał Mistrzostw Świata, to będzie, że ja przewidziałem przyszłość w FIFA. Że FIFA przewidziała przyszłość, co ja symuluję. Trzecie miejsce zajmuje Hiszpania, a finał, czyli Mistrzem Świata w 2018 roku, będzie albo Portugalia po raz pierwszy, albo Niemcy po raz piąty, jak się nie mylę. I to Portugalia po bramce Guerreiro zostaje Mistrzem Świata w Rosji w 2018 roku. No, sensacja. Sensacja. Możecie pisać, co wy myślicie o tym w komentarzach. Najlepszym strzelcem jest Werner, najlepszym asystującym Forsberg. Złotą piłkę za mundial otrzymuje Isco. Najlepszy bramkarz Dawid De Gea. Zaraz zobaczycie jeszcze jedenastkę turnieju. Timo Werner najlepszym strzelcem. A ja dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału dzisiaj. To tyle ode mnie. Do usłyszenia w następnych. Zostaw łapkę w górę, jeśli ci się to podobało. Na razie.